Artur Okicki, Stal-Jasień, futbolowo.pl. Z nami jest zawodnik Topliczanki Toplice, Mateusz Ścieżniak. Witam cię serdecznie. Witam. Mateusz, no, przegrywacie 5-0, ale bowiem wynik ten nie odzwierciedla, co się działo w dzisiejszym spotkaniu, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie postawiliście naprawdę trudne warunki Stal-Jasień. Jak ty oceniasz to dzisiejsze spotkanie? Ja już mówiłem chłopakom w szatni, że mecz, wynik nie odzwierciedla tego, co było na boisku. Ja to jakieś 3-0 stawiałem oczywiście dla Stali. Macie chłopaków naprawdę z dobrych klubów, znane nazwiska. No, chcieliśmy postawić się, wiadomo, ile nam starczyło sił, tyle daliśmy siebie, wszystko szło z wątroby. No, dawno nie byłem tak zmęczony po meczu B-klasowym jak po dzisiejszym. Trochę się nabiegaliśmy, ale fajnie z takimi chłopakami zagrać taki mecz, no bo to dla chłopaków z Tupis też jest jakieś tam... No, nieczęsto się gra z takimi nazwiskami, nie? W B-klasie. Fajny mecz, no, fajnie się ogląda, jak Jasień gra. No, naprawdę dzisiaj zostawiliście sporo zdrowia, bo ten mecz pokazaliście wielką wolę, ambicje i chęć walki i naprawdę pokazaliście, że chcecie walczyć o najwyższe jakieś cele. No właśnie, o co byście chcieli jeszcze powalczyć, bo zostały wam jeszcze w sumie dwa mecze. Zostały nam dwa mecze, musimy je rozegrać, grać swoje. Mieliśmy dobrą pasę, 5 meczów bez porażki. No, zobaczymy, dwa mecze zostały. Ciekawe, czy wirus nam pozwoli to rozegrać. Cały czas gramy swoje, nie załamujemy się. No mówię, ten mecz, no to był dla nas taki sprawdzian, gdzie jesteśmy. Gramy dla przyjemności, B-klasa, spotkać się, porozmawiać. Czyli nie wyznaczacie sobie celu, pierwsza tułka? Nie mamy żadnych celów. Zobaczymy, co będzie w następnej rundzie, czy w ogóle do rundy rewanżowej dojdzie, bo wiadomo, co się teraz dzieje, nie? Dziękuję. Życzę wam oczywiście powodzenia w najbliższych meczach i zapraszam oczywiście, jeżeli będzie już możliwość, na rundę wiosenną. Wtedy też pojawią się pewnie kibice. Dzięki również i powodzenia. Dzięki.